Pytanie, czy ja nie chcę, że ja widzę, to ja zawsze zauważę. No już wiem co? Czy na kawałki? Czy na kawałki? Thank you.
w tym przypadku chodzi o wizerunek, w myśl przepisów RODO. W związku z tym, że na 17 radnych, obecnych jest 14, bo jeszcze pani pana Wojtka, Ceweryza, niemniej jednak stwierdzam, że obrady są prawomocne, wymagane kworum ku temu jest zachowane. W następnym punkcie przyjmiemy porządek obrad, który jest krótki. Pozostało nam podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na starostę powiatu sztumskiego, wnioski i oświadczenia i zakończenie obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad tej? Słucham Pani starostą. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, w kwestii formalnej wkradł się w błąd, bo była na posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków i prawdopodobnie powinni Państwo rozpatrywać skargę na bezczynność wydziału, nie na starostę. Ale to jest tylko moja sugestia. Ale wnioskodawcy dzisiejszej sesji nadzwyczajnej złożyli to w takiej formie. I w takiej formie było ogłoszone, więc będziemy rozpatrywać jedną skargę. Kto z Państwa? Bardzo proszę, Pan Radny Sernowski. Ja mam właściwie dwie uwagi dotyczące prawomocności sesji. Mam takie niestety wrażenie, że rządząca powiatem koalicja PiS i Porozumienie Samorządowe zafundowała nam niezły chaos i mogę powiedzieć, choć może to mówiąc w cudzysłowie, bezprawie. Obrady sesji nadzwyczajne moim zdaniem są nieprawomocne, ponieważ sesja została zwołana przez panią przewodniczącą Wrocławę Frączek, która naszym zdaniem od 19 lutego nie tylko nie jest przewodniczącą, ale nie jest także radną. W związku z tym pismem, które zostało, wnioskiem, które zostało złożone i w wniosku radnych razem, klubu Razem dla Powiśla zostało to umotywowane tym, że pani prezes, pani przewodnicząca jako prezes banku spółdzielczego prowadzi obsługę finansową podmiotów, które stanowią gminę powiatu, a zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości i były 3 miesiące czasu na to. Radni nie mogą takiej działalności prowadzić. Były 3 miesiące, są 3 miesiące ustawowe czasu na to, aby tą sytuację uregulować i z naszej wiedzy wynika, że mandat pani przewodniczącej wygasł 19 lutego. I to jest właśnie najważniejsza i podstawowa kwestia, z której tak naprawdę wynika, że nasze spotkanie w sensie prawnym nie jest sesją Rady Powiatu, a w zasadzie spotkaniem towarzyskim. Być może nie do końca, bo na spotkanie towarzyskie przychodzi się z przyjemnością. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że zwołanie sesji przez osobę nieuprawnioną powoduje, że sesja ma charakter nielegalny i podjęte w jej toku rozstrzygnięcia uchwały nie będą miały mocy wiążącej. To po pierwsze. Po drugie, sesja nadzwyczajna, choć w ustawie o samorządzie nie ma takiego pojęcia, zatem już w zawiadomieniu o sesji jest kolejny błąd. Jest oczywiście to pojęcie potoczne, bo tak się potocznie nazywa sesje, które są zwoływane na wniosek rady. Tu nie wiemy, czy to jest wniosek radnych, czy domyślam się, że to jest na wniosek pani przewodniczącej. W artykule 15, który widzimy w zawiadomieniu, w punkcie 7, jest taki zapis, że na wniosek zarządu co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ustępie 1 tego artykułu, gdzie z kolei czytamy, że do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Przesłanym na porządku obrad nie ma żadnego załącznika z projektem uchwał, mimo że taki projekt jest w programie. Nie możemy w związku z tym uznać za ważną taką sesję, a tym bardziej nie możemy podjąć żadnej uchwały, bo jej nie znamy. Załącznik w postaci projektu uchwały jest integralną częścią programu sesji. Nie można go też wnieść w czasie do porządku obrad w dniu sesji. W związku z powyższym uważam, że nie powinniśmy w żaden sposób prowadzić dzisiejszych obrad, dopóki te kwestie nie zostaną prawnie wyjaśnione. Wnoszę o zamknięcie obrad dzisiejszej sesji.
Dziękuję panie radny Sanowski. Czy ktoś z państwa jeszcze w kwestii porządku? Bardzo proszę. Do tego, bo rzeczywiście no, sytuacja jest trudna. Czy mam pytanie, czy jest to mecenas w ogóle? Chciałabym tylko wyjaśnić, że właśnie pana mecenasa w dniu dzisiejszym nie ma ze względu na fakt, że reprezentuje nasze interesy w sądzie. Dziękuję. Nie, no bo żeby mieć pełną jasność, czy procedujemy zgodnie z prawem, czy też nie, tak żebyśmy nie podjęli czegoś, co nie będzie miało skutków. Rzeczywiście sytuacja jest dyskusyjna. Jeżeli chodzi o wygaszenie mandatu zarówno mojego, jak i pana radnego z Monikiewicza, nigdy to się nie odbywa z datą wstecz. Czyli jeżeli wygaszenie mandatu nastąpi, to nastąpi z datą, którą on zostanie wygaszony. Więc na pewno to nie jest tak, że zwołała sesję osoba nieuprawniona, panie Sanowski. To jest pierwsza sprawa. Dobrze, będziemy mieć na to opinię również prawną. Drugie pytanie moje do wszystkich członków rady. Czy ktoś z państwa ma jeszcze uwagi do przedstawionego porządku? Jeżeli nie, to proszę, kto z państwa jest za przyjęciem porządku w tej Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Na podstawie artykułu 12 ust. 11 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw oraz artykułu 229 ust. 4 kodeksu postępowania administracyjnego, dziennik ustaw, Rada Powiatu Sztumskiego ustala, uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu skargi mieszkańca powiatu sztumskiego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się skargę za bezzasadną, sprzeczną z zawartych w uzasadnieniu. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie podpisu niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Dnia 20 lutego 2019 roku do tutejszego starostwa wpłynęła skarga mieszkańca powiatu sztumskiego na brak skutecznych działań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie. Starosta sztumski jako organ realizujący określone zadania podjął szereg działań zmierzających do rozwiązania problemu związanego ze składowaniem odpadów w miejscowości Waplewo Wielkie. W dniu 12 czerwca 2011 roku na wniosek firmy Weste Oil spółka z o.o. przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym starosta sztumski wydał spółce decyzję zezwalającą na zbieranie na działkach nr 77/4 i 109/1 obrym Waplewo gmina Stary Targ odpadów w kodach 160103 wyrzuty opony, 160119, 170203 tworzywa sztuczne, 170201 drewno, 191204 tworzywa sztuczne i guma, 191207 drewno inne niż wymienione w 191206, 191210 odpady palne, 191212 inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 19, 12, 11. Postępowanie prowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, dziennik ustaw. Decyzję określono szczegółowo sposób i miejsce magazynowania odpadów oraz metodę ich zbierania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stroną w postępowaniu był wnioskodawca i właściciel nieruchomości, na których planowana była działalność związana ze zbieraniem odpadów. Prowadzone postępowanie było prawnie wyłączone z konsultacji społecznych. Wydawanie pozwolenia na zbieranie odpadów nie wymagało uzyskania decyzji środowiskowej ani opinii wójta gminy. W dniu 9 lipca 2014 roku mieszkańcy Waplewa powiadomili starostę sztumskiego, że prowadzone na terenie działek nr 77/4 i 109/1 zbieranie odpadów odbywa się niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji. Po przeprowadzonej wizji lokalnej pracownicy starostwa ustalili, że sposób zbierania odpadów był niewłaściwy, wezwano firmę Weste Oil spółka z o.o. niezwłocznego zaniechania naruszeń decyzji, jednak pomimo wezwania firma nie wypełniła warunków decyzji. W dniu 22 sierpnia 2014 roku starosta sztumski cofnął bez odszkodowania decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów i nakazał natychmiastowe przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. W międzyczasie pomorski wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Gdańsku przeprowadził kontrolę przedsiębiorcy, która zakończyła się wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 15 tysięcy zł za naruszenie warunków decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów. W ramach kontroli przeprowadzono badania gleby z terenu wyżej wymienionych działek, gdzie nagromadzone były odpady. Badania nie wykazały przekroczeń standardów jakości gleby dla klasy C. Organ kontrolujący nie stwierdził zagrożenia dla zdrowia i życia oraz środowiska. Starosta sztumski w dniu 26 sierpnia 2014 roku zwrócił się do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej o kontrolę obiektów w związku z potencjalnym zagrożeniem pożarowym. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, których obowiązek usunięcia został przekazany przedstawicielowi firmy w formie decyzji administracyjnej. W dniach od 8 do 15 sierpnia 2014 roku Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził kolejną kontrolę przedsiębiorcy, która zakończyła się wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 50 tysięcy zł za zbieranie odpadów niezgodnie z posiadanym zezwoleniem. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji starosty cofającej zezwolenie na zbieranie odpadów do samorządowego kolegium odwoławczego w Gdańsku, które to w dniu 15 grudnia 2014 roku uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i cofnęło bez odszkodowania zezwolenie na zbieranie odpadów firmie Weste Oil spółka z o.o. od momentu wydania decyzji przez SKO w Gdańsku na przedsiębiorcę ciążył obowiązek wynikający z artykułu 47 ust. 5, który stanowi, że posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności na własny koszt. Przepis ten jest przepisem regulującym obowiązek egzekucyjny, gdyż dotyczy on sytuacji, gdy posiadaczowi odpadów cofnięto zezwolenie na zbieranie odpadów.
Jest to przepis, na podstawie którego może być wszczęta egzekucja obowiązków w stosunku do posiadacza odpadów, któremu wszczęto pozwolenie. Przedsiębiorca zaskarżył decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Sprawa została rozstrzygnięta przez WSA w Gdańsku w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Poprzez oddalenie skargi wyrok stał się prawomocny w dniu 12 września 2015 roku. W dniu 11 września 2014 roku po raz pierwszy zawiadomiono prokuraturę o popełnieniu przez firmę Weste Oil spółka z o.o. przestępstwa ścigonego z urzędu. W dniu 25 listopada 2014 roku starosta otrzymał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie. Starosta Śląski po przekazaniu dokumentów w sprawie do WSA w Gdańsku i zawiadomieniu prokuratury o popełnieniu przestępstwa przeprowadził szereg spotkań z przedsiębiorcą, podczas których przedsiębiorca zobowiązał się do uzyskania decyzji środowiskowej w związku z zamiarem realizacji inwestycji związanych z przetwarzaniem zgromadzonych odpadów, a w przypadku problemu z jej uzyskaniem do usunięcia odpadów. Od momentu, kiedy kontakt z przedsiębiorcą stał się utrudniony, właściciel nieruchomości rozpoczął poszukiwanie firmy, która zajęłaby się zagospodarowaniem odpadów, jednocześnie przymuszając przedsiębiorcę do współpracy. Prowadzono rozmowy z wieloma firmami, które rozważały możliwość zagospodarowania odpadów. Poszukiwania firmy trwały do momentu, kiedy właściciel zdecydował się na sprzedaż nieruchomości, która miała miejsce w dniu 4 października 2017 roku. W akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży działek o numerach 77/4 i 109/1 Obręba Plewo zaznaczono, że teren działek zajęty jest przez odpady o symbolu 19-12-12 w ilości 7545,93 mg. W tym stanie prawnym starosta wystąpił o poradę prawną dotyczącą ustalenia faktycznego posiadacza odpadów. Narodziła się bowiem wątpliwość, czy wraz z nabyciem gruntów nowy właściciel gruntów nie stał się posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. W dniu 28 września 2016 roku ponownie zawiadomiono prokuraturę o popełnieniu przez firmę Weste Oil spółka z o.o. przestępstwa ściganego z urzędu. W dniu 28 października 2016 roku starosta otrzymał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie. Jednocześnie starosta zaprosił do rozmów nowego właściciela gruntów w celu ustalenia dalszych działań co do składowanych odpadów. Nowy właściciel przejawiał inicjatywę zagospodarowania ich poprzez budowę linii do przetwarzania odpadów. Prowadzono w tej sprawie rozmowy z wójtem gminy Stary Targ. Jednak wobec braku społecznej aprobaty dla tego typu przedsięwzięcia odstąpiono od jego realizacji. Nowy właściciel nieruchomości w takiej sytuacji przystąpił do rozebrania obiektów budowlanych na terenie nieruchomości. Rozbiorcy obiektów, w których magazynowano część odpadów, całość odpadów znalazła się na gruncie bez zabezpieczenia. Starosta w dniu 17 stycznia 2019 roku wystąpił do właściciela o zabezpieczenie odpadu przed rozwiewaniem. W odpowiedzi właściciel odmówił dodatkowego zabezpieczenia odpadów, zaproponował rozwiązanie polegające na rekultywacji terenu poprzez usypanie hałdy odpadów i zasypanie jej warstwą ziemi przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa. W dniu 15 lutego 2018 roku ponownie zawiadomiono prokuraturę o popełnieniu przez firmę Weste Oil spółka z o.o. przestępstwa ściganego z urzędu. W dniu 14 marca 2018 roku starosta otrzymał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie. W dniu 22 listopada 2018 roku starosta Sztumski wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku o kolejną kontrolę terenu, gdzie składowane są odpady pod kątem zagrożenia dla zdrowia oraz życia ludzi z środowiska naturalnego. Kontrola nie została jeszcze zakończona. Powiatowa Straż Pożarna w Sztumie aktualnie prowadzi postępowanie w kierunku wydania decyzji nakazowej w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa pożarowego na działkach 77/4 i 109/1 Obręba Plewo, gmina Stary Targ. W Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie prowadzone są czynności pozaprocesowe dotyczące nielegalnego składowania odpadów na omawianym terenie. Po uzyskaniu opinii prawnej wskazującej, że w obecnej sytuacji prawnej i faktycznej posiadaczem odpadów jest nadal firma, wobec której cofnięto zezwolenie na zbieranie odpadów, starosta rozpoczął egzekucję obowiązku wynikającego wprost z przepisów prawa, to jest grzywny celem przymuszenia jako kolejnej administracyjnej formy wyegzekwowania obowiązku ciążącego na sprawcy. Odnosząc się do zarzutu skarżącej, że obowiązkiem starosty jest usunięcie zgromadzonych odpadów, wyjaśniam,
że obowiązkiem starosty jest wyegzekwowanie zobowiązania od sprawcy, który dopuścił się naruszeń warunków decyzji. Starosta Sztumski podjął szereg działań, wykorzystując dostępne środki administracyjne, działając w określonej rzeczywistości prawnej i ekonomicznej, zmierzających do rozwiązania problemu usunięcia odpadów. Jak słusznie pani radna zauważyła, nie doprowadziło ono do ich usunięcia. Składowane odpady nie mają charakteru odpadów niebezpiecznych, co potwierdziły badania przeprowadzone przez WIOŚ. Zatem nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i środowiska. Nie zmienia to faktu, że zgromadzone odpady stanowią realną uciążliwość dla mieszkańców i ich zagospodarowanie jest bezwzględnie konieczne. Biorąc powyższe pod uwagę, skargę na brak skutecznych działań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sztumie uznaje się za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję. Korzystając z szanownej pani Łukaszyn, czy ktoś z państwa ma pytania odnośnie treści tej uchwały? Bardzo proszę, radna Zbigniewicz. Zanim zaczniemy dyskusję na temat tej uchwały, ja bardzo proszę, żeby pani przewodnicząca panowała nad obradami tej sesji. Jest nas mało, nie mamy gości, a mimo to ten szmerek barowy cały czas tutaj istnieje. Ja wiem, że pani starosta i pani naczelnik i pani sekretarz doskonale zapoznali się z tematem i wiedzą, o czym za chwilę będziemy dyskutować, a myśmy te materiały dostali przed chwilą. Wobec tego takie, że tak powiem, stolikowe dyskusje są przejawem nie tylko braku szacunku wobec referującego, ale i również wobec tych, którzy by chcieli wiedzieć, o czym będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania? Bardzo proszę, radny Cymerys. Ja mam pytanie, czy przyjęcie tej uchwały było konieczne, żeby zwoływać nadzwyczajną sesję, bo uchwała jest w swojej treści jest bezzasadna, no, mówi o skarży bezzasadnej. Dzisiaj jest piątek, wczoraj była w trybie nagle zwołana sesja. Czy ta uchwała nie mogłaby poczekać? Czy na to biegłoby jakieś terminy? Czy ona nie mogłaby poczekać? To powiedziałem. Gdzie jest zaplanowana sesja? To chciałem zapytać na początku. A czy ktoś ma merytoryczne pytania dotyczące treści uchwały, bo w tym punkcie jesteśmy? Ja mam. Bardzo proszę. Radna Przepraszam. Ktoś bardzo merytoryczny, pani przewodnicząca, bardzo merytoryczne pytanie, a nie tutaj w tej chwili. Trochę ja teraz zawołuję, bo moje pytanie polega, czy podjęcie tej uchwały. Panie radny Cymerys, pan spóźnił się na sesję. Rozmawialiśmy o tym, w jakim trybie została zwołana. Była już na ten temat dyskusja. W tej chwili dyskutujemy nad treścią uchwały. Bardzo proszę, radna Skolimowska. Ja mam pytanie, czy to nie jest wysoki błąd, bo ja czytam, to są daty, które występują, one zmieniają się, bo czytam to, staram się uważnie przeczytać. Chodzi o zdanie. Starosta w dniu 17 stycznia 2019 roku wystąpił do właściciela o zabezpieczenie odpadów przez rozwiewanie. To było tego roku? Tego roku, bo następny zdanie znowu mówi, że w dniu 15 lutego 2018 roku ponownie, więc daty mówię się zmieniają. No tak, no dobrze, to dziękuję. Chciałam tylko zapytać. Dziękuję. Pan radny Sarnowski. Pani przewodnicząca, chciałem przypomnieć, że nie dyskutowaliśmy o tym, o co zapytał pan radny Cymerys. Nie. No, jeżeli to pani nazywa dyskusją, no to ja nie wiem, w którym momencie ona była. Ja zgłosiłem swoje uwagi co do istoty w ogóle i sensowności. Natomiast pan Cymerys zapytał, czy te uchwały były tak pilne, że wymagały zwołania sesji. To jest co innego. Tak przynajmniej mi się wydaje. Proszę odpowiedzieć na to. Czy ktoś z klubu wnioskującego o nadzwyczajną sesję chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja również nie mam nic do zadania. Czy ktoś z państwa jeszcze treści uchwały? Proszę państwa, przystępujemy zatem do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w tej treści? Przedstawionej treści proszę o wciśnięcie guzika i podniesienie ręki.
tu czas. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Że uchwała została podjęta w stosunku głosów 9 za, przyjęty, wstrzymujący się. Kolejny punkt naszych obrad to wnioski oświadczenia. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Radny Mazurski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, moje oświadczenie do Pani Przewodniczącej, prośba o powagę Rady Powiatu Pszczółskiego, o powagę zwoływanej sesji, bo to, co powiedział radny Zelenius, w naszym odczuciu to można było spokojnie na sesji poniedziałkowej te rozstrzygnięcia wprowadzić do sesji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zdawaliśmy terminy sesji zawsze na wtorek, zwołana została na poniedziałek, a jeżeli chodzi o porządek dzisiejszej sesji, no to uchwała w sprawie rozstrzygnięcia skarg na starostę powiatu pszczółskiego. Jedna była na starostę, ale druga była skierowana na bezczynność działań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Bardzo proszę o powagę. Dziękuję bardzo. Ale to też ona była tak zatytułowana w swojej treści, że na starostę, dlatego że starosta jest organem. Szanowni Państwo, ktoś jeszcze z jakimś wnioskiem i oświadczeniem? Dziękuję. W związku z tym, że nie ma więcej wniosków, zakończymy obrady 5. nadzwyczajnej sesji Powiatu Szczyńskiego. Dziękuję bardzo. Zapytać, że możemy spokojnie na następnej sesji.